Jest i on, Marcos da Silva. Wielkie gratulacje. Marcos, dzisiaj przechodzisz do historii. Jesteś w tej chwili najlepszym strzelcem w historii gry. Jakie to uczucie? Nie wiem, co mam powiedzieć. Na pewno bardzo, bardzo mi miło z tego powodu. Wiadomo, przed każdym meczem nie patrzę na swoje wyniki indywidualne, po prostu patrzę, żebyśmy po prostu wygrać mecz. No to, ale akurat to dzisiaj udało się tego wszystkiego, co chcieliśmy i wygrać, i bramkę strzelić. Jestem niezmiernie miły przez to, że tyle lat tu gram naszego klubu i jestem dumny z tego po prostu. I jeszcze raz chciałem wszyscy podziękować i całe drużyny, całego klub, i miasto, i kibicu, i moja rodzina przede wszystkim. Bardzo dziękuję wszystkim. To wróćmy jeszcze do meczu. To nie było łatwe spotkanie, ono się układało nie po naszej myśli, bo przegraliśmy dwukrotnie, ale pokazaliśmy charakter i to chyba może być takie przełomowe zwycięstwo. Tak, no, zgadza się, ale przede wszystkim dzisiaj udało nam się, co brakowało w innym mecie. I nie mówię szczęście, bo po prostu tych pazernych, żeby bramkę strzelić. A aczkolwiek, mimo że przegrywaliśmy 1-0, no to widziałem, że nie zasłużyliśmy, żeby przegrać ten mecz. Naprawdę, od samego początku chłopaki w pierwszej połowie grali naprawdę dobrze i mieliśmy posiadanie piłki i sytuacja, mecz pod kontrolą, a za chwilę dostaniemy gonga, ale naprawdę szacunek dla drużyny dzisiaj, naprawdę grali na wysokim poziomie, wszyscy dali z siebie ponad wszystko i jak było widać, się opłacało. Myślę, że naprawdę bardzo dobry mecz zagraliśmy jako drużyna, skuteczność wróciła do nas. Jesteśmy zadowoleni, szczęśliwi dzisiejszy mecz. Dzięki, jeszcze raz gratulacje. Ja dziękuję, jeszcze raz podziękuję wszyscy, które są ze mną i z nami na dobrym i na złym. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim za te 63 bramki. Dzięki. Po meczu z GKS-em Katowice rozmawiamy z Olafem Kobackim. Olaf, trudny mecz za nami, ale w końcu wygrany. Wracamy na zwycięską ścieżkę, to najważniejsze. Cieszą 3 punkty, teraz to jest najważniejsze w naszej walce o awans. Cieszą też 4 bramki, które dzisiaj strzeliliśmy, oczywiście też bramka Markusa. No właśnie, w szatni, jak świętowaliście te 3 punkty i to historyczne osiągnięcie Markusa? Jeszcze za bardzo nie miałem czasu, ale no, jak skończy biła, to na pewno będziemy świętować. Ale ty też masz się czym pochwalić, bo kolejny dublet w Arce w twoim wykonaniu, jak strzelasz, to tylko parami. No aktualnie tak, no jeszcze chciałbym, żeby albo hat-triczek, albo pojedyncze też mogą wpadać i będzie jak najbardziej na plus. W poniedziałek kolejny mecz. Boże, teraz czas na chaty. Nie będę nic obiecywał, ale postaram się.